Gombrowicz w lesie. Ród generała hrabiego Macieja Dragi już od XV wieku odznaczał się szczególnym zmysłem dla wszystkiego, co wykwita wysoko ponad pojedynczym osobnikiem. Nie każdy potrafi myśleć generalnie, powiedział Henryk Sienkiewicz w 1897. Ale w połowie XVII stulecia, na 220 lat przed Sienkiewiczem, Melchior Draga, łowczy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podskarbi, pierwszy zaczął myśleć generalnie. Zaś generał Józef Draga, kawaler orderów i kawalerzysta, w 1810 w kwietniu doprowadził owo myślenie do szczytu wobec cesarza Napoleona I. Dragowie nigdy nie byli na pan z wielkością, rzekł do cesarza i konsekwentnie mówił mu Napoleonie. A cesarz, podbity szlachetną butą dumnego dziwaka, uczynił go hrabią. I odtąd generalstwo wraz z hrabstwem w jego rodzie przechodziło poniekąd z ojca na syna w coraz subtelniejszych inkarnacjach. Przy czym, gdy jeden syn był kawalerzystą, drugi, starszy, oddawał się dyplomacji. Kochali się w sławie, obserwowali tradycje, święcili przeszłość i kultywowali najszersze światowe horyzonty. A przede wszystkim Dragowie mieli we krwi kult dla Napoleona I. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. A co za tym idzie, najgłębsze zrozumienie historii, momentu historycznego oraz zapał dla wszelkich postaci historycznych i rodów panujących. Ale nie to było głównym atutem rodziny, a to, że posiadali oni w sobie coś nobliwie publicznego pod względem osobistym i prywatnym. Proszę Państwa, jesteśmy w głębokim lesie. Miejmy nadzieję, że już niedługo wyjdziemy z tego lasu i wejdziemy z powrotem do teatrów. Życzę tego Państwu, życzę sobie, abyśmy spotkali się znowu my na deskach teatralnych, Państwo na widowni. Bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Miejskiego, ja, Rafał Kowal, oraz cały zespół naszego teatru. Do zobaczenia.